Siemanko, witam Was na kolejnym rowerowym vlogu. Tym razem jesteśmy w Prudniku, z miasta, którego pochodzę. I właśnie tutaj postanowiłem nagrać dla Was kolejny filmik. Pojedziemy sobie w ciekawe miejsca w okolicy. Prudnik od zawsze bardzo mocno związany z kolarstwem. Stąd między innymi pochodzi Stanisław Szozda. Tu również odbywa się jego memoriał, jego wyścig. Tak więc szkoda, że nie uda nam się pojechać w czeskie jesienniki, ponieważ oczywiście granice są zamknięte, ale myślę, że uda nam się kilka fajnych ścieżek znaleźć, także zapraszam. Wycieczkę zaczynamy dzisiaj od podjazdu pod Dębowiec. O, to jest taka droga fajna, polna, łącząca okolice Pokrzywnej, Jarnotówka, Głuchołast. I będziemy tak sobie człapać. Fajny podjazd, bo tak można na początku się rozgrzać trochę. Mniej więcej 4 km średnio, 3%. Także tak się ciągnie. Zobaczcie, jaki fajny asfalt, można sobie tak jechać. Właśnie przy okazji jeszcze podjeżdżania pod Dębowiec mamy słynną stadninę koni Chocim. Zobaczcie. O, i tam widać właśnie, że trenują ludzie na koniach. I taki właśnie duży kompleks. Bardzo fajnie to odnowione jest, wszystko jest zadbane, nowe. No, a tam w tle, słuchajcie, tam z tyłu w tle mamy pasmo gór Kupawskich, między innymi Kopa Biskupia, pod którą bardzo chciałbym już podjechać. Niestety podjazd jest pod kopę, jest z dwóch stron, od strony czeskiej. No i nie jesteśmy w stanie się na szosie na nią dostać. Tak naprawdę jedyna możliwość w tym momencie, żeby pod kopę podjechać, jest na rowerze MTB przez las. Także czekamy na to, aż uwolnią góry w Prudniku. Prawie z tatą to same puchary wpadły, nie? Tak się to zawsze kończy? Tak było ostatnio. Nieświadomie. Nieświadomie, no. Z tatą zawsze jest nieświadoma jazda na 350 watów. Słuchajcie, z tatą to jest taki problem, że ostatnio bardzo ciężko go na rower wyciągnąć, bo jak wiecie, granice są niestety zamknięte, no i tutaj niestety góry nam zniknęły w okolicy, a tata twierdzi, że kolarstwo bez gór nie ma sensu. I co? I siedzi na Zwifcie. W maju, muszę to publicznie powiedzieć, że w maju siedzi na Zwifcie. Ale teraz leci Tour de Pologne amatorów, e-Tour de Pologne amatorów. Także jest gdzie kręcić. Jest gdzie kręcić, tak. Także słuchajcie, drodzy politycy, otwierajcie nam granice, bo nie ma jeżdżenia. Zapraszamy. No i park krajobrazowy Góry Opawskie. Zaczynamy kierować się w stronę Jarnotówka. Jesteśmy w Pokrzywnej. Bardzo fajna miejscowość, do której można przyjechać do hoteli, odpocząć sobie, kąpielisko, spa. No i przede wszystkim jest to taki początek szlaków, jeżeli ktoś lubi pochodzić właśnie między innymi na Kopę Biskupią i wszelkiego rodzaju tutaj tereny właśnie Gór Opawskich. Także z Jarnotówka i z Pokrzywnej zaczynamy nasz wypad. Dalej będziemy kierować się w stronę Nysy i może zajdziemy nad Jezioro Nyskie, tak żeby Wam pokazać, jak to fajnie wygląda w takie słoneczne dni. No i zaliczyliśmy pierwszą taką małą ściankę. Podjazd zaczyna się od tamtej strony właśnie z Jarnotówka. Tam widzicie właśnie drogę na Kopę Biskupią.
Podobno kornik na niej jest i powycinali wszystkie drzewa i praktycznie cały dojazd i wszystko co wokół szczytu jest łyse. Co ciekawe z miejscowością Jarnotówek, czego pewnie jeszcze nie wiecie, to jest to, że ja przez około 17 lat trenowałem karate i tam właśnie do miejscowości Jarnotówek przyjeżdżałem regularnie, kilka razy do roku na obozy, wszelkiego rodzaju kadry i obozy przygotowawcze do sezonu, zawodów, startów, więc no mi się ta miejscowość Jarnotówek, można powiedzieć, trochę turystyczna, trochę górska, kojarzy bardzo fajnie. Bardzo piękne lata tam spędziłem i naprawdę mam z tym miejscem dużo, dużo wspomnień. No i tam właśnie po lewej szczyt Kopy z taką wieżyczką. Kiedyś pojedziemy, jak otworzą granicę. Zaraz bananek pierwszy. Będzie bananek. Strasznie wieje. Idą randy jak na lala. Chłopaki na ranta. Padłeś? Powstań. Banan. Pierwszy bananik. Pauza, mamy fajne widoki. Zobaczcie jak pięknie to wszystko tutaj wygląda, naprawdę jest czadowo. Panorama na czeskie góry, pola, cisza i spokój, nawet wiatr ustał, chociaż trochę nas tutaj wydmuchało. Mamy przejechane jakieś 40 km w spokojnym tempie, średnia 27, także nie gonimy, gadamy sobie trochę, nagrywamy. No. No i już, proszę bardzo, ładowanie węglami. Wchodzi? Wchodzi jak ta lala. Wspomnienia, co? Wracają. Żeśmy tutaj przyjeżdżali na wakacje 90. jeszcze, jak były w czasy pod gruszą, pamiętasz? No. O, a tam daleko, tam po drugiej stronie jest plaża. No i normalnie w lecie ludzie kupują bilety i można sobie plażować. Zresztą tutaj nad Jeziorem Nyskim jest też fajna baza, jeżeli chodzi o kajaki, właśnie tam żaglówki i takie różne łódki można wypożyczać. Do tego oczywiście plażing, smażing, jedzonko, kempingi, namioty, także fajne miejsce w Opolszczyźnie. Jak tylko nie kwitnie, to zawsze warto tutaj przyjechać, można się pokąpać. Woda może nie jest najlepsza, ale grilla można zrobić, posiedzieć. Naprawdę przyjemnie dzisiaj. Ale tutaj jakiś suwenir widzę. Skarpety ze Stelvio. Pamiątka z wyjazdu z zeszłego roku. A, no tak. Powiem szczerze, te koszulki co kupiliśmy, to chyba nie najlepiej przetrwały próbę czasu, co? No raczej nie, gdzieś tam głęboko w szafie schowane. Ale jakaś pamiątka została. No, pamiątka jest. Kto nie widział jeszcze vloga ze Stelvio, to zapraszam, jest na kanale, można sobie zerknąć. A co tu się stało? Spadł łańcuch, no. A, bo mieliśmy awarię, spadła dogma, słuchajcie, od wiatru. Czekaj, bo... No i gra. Dobra, to co, lecimy? Będziemy jechać sobie tak dookoła, tam o, i tam, i tam, i tam, i tam, i tak wzdłuż właśnie bulwarami wzdłuż jeziora, i tam, i tam.
właśnie się na ten kemping szło, nie? Stamtąd. No nie, chyba mega do góry. Od tamtej strony. Kurczę, ale klimat jest tak super, że naprawdę żal stąd wyjechać. Mówiąc szczerze, bym tak spędził pół dnia, tylko jeżdżąc po tym wale tutaj, oglądając sobie, jak ta woda szumi. Wiatr ustał i naprawdę zrobiło się około 20 stopni w słoneczku, także aż żal opuszczać jezioro Nyskie. Taki wakacyjny klimat już, chociaż ludzi jest bardzo mało, większość tak naprawdę tylko jest przelotem. Trochę osób jeździ na rowerze, ale jednak plaża była pusta. Co mnie w sumie dziwi, bo jest sobota, piękny dzień. Tą samą trasą, ze względu na to, że nie chcieliśmy jechać główną drogą. Zobaczcie, jakie ładne góry przed nami. Tędy się odbywa coroczny autarz, wyścig taki rodzinny na przejechanie. Maksymalny dystans to jest 5 okrążeń, 100 km. Liczy się zabawa, nie ma ścigania takiego jakiegoś jak na wyścigach półamatorskich. Zabawy. Jeżeli ktoś się chce ścigać, no zawsze się organizują jakieś grupy. No i odbywa się to właśnie w ten sposób, że ścigają się między sobą, ale ma to na celu propagowanie kolarstwa wśród społeczeństwa. Od zera w nieskończoność, czyli do 100 lat, można powiedzieć. No właśnie, także zapraszamy Was serdecznie w te rejony. Kilka wyścigów tutaj jest, zresztą też bardzo dużo w Jesennikach, tam Czesi organizują i czasówki, nie? Pod góry. Czasówkę pod elektrownię, pod Czerwonohorskie. W samym Prudniku odbywa się Memoria Stanisława Szosz de Kryterium. Jest to zawsze zwieńczenie kryteriów, które odbywają się w Polsce. Jest to finał kryteriów imienia właśnie Stanisława Szosz de Kryterium. Odbywa się końcem sierpnia, początkiem września, w zależności jak nam się układa kalendarz. No nie wiadomo jak w tym roku będzie, bo wiadomo, przez pandemię cały kalendarz kolarski, nie tylko, w ogóle cały świat sportowy stanął do góry nogami. Także organizatorzy będą na pewno chcieli gdzieś w jakimś wolnym terminie upchać ten wyścig, tak żeby się odbył. Bodajże będzie to już chyba 7. czy 8. edycja. No, my tutaj gadu, szuruburu jedziemy i mamy 9 dyszek już. 9 dych, 3 godziny ponad jazdy. A jeszcze do domu z dwie dyszki mamy. Kierownicy, a drugi z kasku tam jest. Musimy się dorobić kiedyś operatora swojego. Eurosport, może ryba przyjedzie, będzie komentował. Tu teraz pan tato w rzepaku. Zaraz zakręt chyba skoczy. No, mamy stóweczkę na blacie, także zostało nam jakieś AZ20 niecałe do domu, także już będziemy powoli kończyć dzisiejszy filmik. Fajne widoczki. Naprawdę nam się super udał wyjazd. Zobaczcie, tam przed nami widać kopę biskupią. Jest taka wieża na górze, bardzo fajne szlaki, można sobie podejść od kilku stron. Także i pieszo, i rowerem na MTB, i rowerem na szosie od dwóch stron. Naprawdę fajny podjazd, około 5 km od Złotych Hor. I około 3,5 km od chyba Jędrychowa, tak? Od Jędrychowa, no dobrze. Kopa około chyba 900 metrów nad poziomem morza. Także niezbyt jakaś wielka góra. Ale naprawdę myślę, że jak na tutejsze warunki, to można fajnie nogę przypalić. Jak będzie trochę więcej okazji
i możliwości, żeby pojeździć po górach czeskich, to pojedziemy sobie na takie szczyty jak Pradziad, Elektrownia, no to tam już będzie 1400-1500 metrów i tam już będzie można naprawdę poszaleć i ponagrywać fajne widoki. Także myślę, że w tym roku może się jeszcze uda, no zobaczymy, jak nasi politycy podejmą decyzję co do granic. A w ogóle nie było okazji jeszcze pozdrowienia dla całej ekipy Team Zwift Polska. Fajnie było z wami w zimie i fajnie by było się znowu spotkać jak w zeszłym roku. Mam nadzieję, że Jacek tutaj i ekipa zorganizuje kilka jeszcze jakichś wyjazdów wspólnych. Także orły na wolności. No, jesteśmy w domu, 115 na liczniku, kolejny fajny rowerowy dzień. Dzięki za obejrzenie vloga i do zobaczenia wkrótce. Cześć!